Jak ją skutecznie leczyć przy niewystarczającym działaniu antywarowym? Jakie inne leki i metody zwalczania? Wymieranie w brzuch bóla z powodu wadących odskutowanych trudnej kosztowy. Obecnie stosowane leki na bazie amitrazy używane są od dawna i okazują się mało skuteczne. Teraz, proszę Państwa, tu doktor Arszułowicz, popierając to, co powiedziała Pani doktor Krystyna Pokorecka, że nie można mówić o nieskuteczności stosowania tych leków, tylko pszczelarze znajdą sztuki stosowania. Czy to jest błędne koło? Czy to jest główna przyczyna? Czy musimy szukać nowych leków, o których tutaj kolega pszczelarz mówił, które po prostu tylko skuteczność poprawiały? No zobaczcie, na stronę. Proszę Państwa, dokończę. To nie tylko to jest jeden czynnik. Drugi czynnik to jest diagnostyka, którą pszczelarz musi wykonywać, bo nie ma leczenia bez diagnostyki. Jeśli nie będziecie Państwo badali, nie będziecie leczyli roślin schematem przez cały rok, nie będziecie prowadzili diagnostyki, nic Państwu z tego nie wyjdzie. Na pewno są potrzebne leki. Niewątpliwie. A teraz stanę nowe, żeby po to, żeby zachować tak zwaną zmienność lekową, o której mówił Pan leczy. Ale teraz zwrócę się w imieniu pszczelarzy do Pana doktora. Panie doktorze, Panie ministrze. Mam wielką jedną prośbę, którą trzeba by było jakoś, nie wiem, załatwić. Jest to problem z gnilcem. To nie wynika problem z gnilca, że pszczelarze nie chcą go zgłaszać. Bo pszczelarze chcą zgłaszać, bo weterynaria płaci. Problem leży gdzie indziej. Problem leży w informacji, która potem przechodzi, kiedy stwarzamy okręt zapowietrzony i zagrożony i tak zwane naciskają media. Dobrze wiemy, że korby zakaźne nienawidzą rozgłosu. Lubią spokój i wtedy jest zwalczanie tak jak trzeba. Jednak procedura, która się uruchamia przez wojewodę, gdzieś tam zawsze przecieknie i pszczelarze po prostu może nie tyle się boją, co mają dyskomfort, kiedy media ich atakują, bo są dwa ule ze zgniltem, kiedy my sobie jako weterynaria tam jest wyśmienicie radę. Tylko nie jest nam przy chorobach zakaźnych potrzebny aż tak duży rozpust. Bo to nam gubi zgłaszalność.